Mieszkańcy Krzyków mogą wypatrywać takich pojemników na bioodpady, które w najbliższych dniach będą sukcesywnie pojawiały się przed ich domami. Na całym osiedlu przewidziano podstawienie blisko 10 tysięcy koszy. Jesienią będzie rządził brąz na Krzykach i na innych dzielnicach też, bo Krzyki to przedostatnia, dawna dzielnica Wrocławia. Została nam jeszcze fabryczna, to w połowie października i w zasadzie już wtedy cały Wrocław będzie segregował bioodpady. Do bioodpadów zalicza się wszystkie resztki kuchenne z wyłączeniem mięsa i kości oraz zielone odpady ogrodowe, na przykład trawę, drobne liście lub korzenie kwiatów. Co ważne, do bioodpadów można wrzucać także rzeczy zepsute i spleśniałe. Dla mieszkańca zmienia się to, że dostanie pojemnik na bioodpady, ale część już mieszkańców korzystało z worków na odpady zielone i nadal zasady dystrybucji worków będą te same, czyli nieruchomości zamieszkałe będą dostawały pojemniki i dodatkowo uzupełniająco worki. Jeśli ilość wytwarzanych odpadów ogrodowych będzie duża i się nie zmieszczą w pojemniku, to wówczas będą mogli korzystać z worków. Ale do worków wrzucamy tylko odpady ogrodowe, nie kuchenne. Na Krzykach pojemniki będą pojawiać się w najbliższych dniach pod wszystkimi budynkami, które są objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Odpady będą odbierane minimum raz w tygodniu. Biomasa trafi później do biogazowni lub kompostowni i powstanie z niej nawóz lub czysta ekologiczna energia cieplna. Troska o środowisko. Poza tym dzięki temu nie marnujemy naturalnego surowca, bo to jest naturalny surowiec. Oddajemy to, co matka natura nam dała i wzbogacamy. Właśnie tak jak mówiłam, glebę, plony są lepsze, czy mamy naturalną energię. Odpady powinno wyrzucać się bez woreczków do brązowego pojemnika. Kosz jest oznaczony specjalną naklejką, która informuje, co można wrzucić do środka. Segregacja bioodpadów przyczynia się również do wyrobienia norm recyklingowych, które są nałożone na gminę Wrocław. To pozwala zaś uniknąć konsekwencji finansowych, a także pozytywnie wpływa na środowisko. Echo 24, Oliwia Stasiak.